Witaj, w tym filmie dowiesz się, co kryje się pod opcją relacje. Z menu znanego już nam menu użytkownika, czyli z tego, wybieramy relacje, następnie znajomi. Tutaj mamy możliwość oczywiście zarządzania znajomymi, ulubionymi, sprawdzamy tutaj w tym miejscu, gdzie są goście, kto nas ostatnio oglądał, ewentualnie zarządzamy osobami, które zablokowaliśmy. Najpierw zajmiemy się opcją znajomi. Klikamy w to. W tym momencie jesteśmy połączeni ze stroną, gdzie widzimy wszystkie osoby, które dodaliśmy do znajomych, bądź od których otrzymaliśmy takie zaproszenia. Oczywiście możemy w każdej chwili usunąć wybrane osoby z osób znajomych. Możemy oczywiście klikając tutaj, bądź bezpośrednio w miniatury lub tutaj w nick obejrzeć profil tej osoby. Kolejną opcją w znajomych są zaproszenia. Klikamy w to i w tym miejscu mamy wgląd do zaproszeń, które otrzymaliśmy. Poza tym jeszcze tutaj w bocznym menu widzimy alerty, czyli że oczekują 3 nowe zaproszenia. Widzę, że tutaj mamy takie zaproszenia. Te zaproszenia możemy oczywiście akceptować, możemy usunąć, ewentualnie możemy przed podjęciem decyzji obejrzeć taki profil, czy to są na pewno nasi znajomi i w tym momencie podejmujemy decyzję. Kolejną opcją jest online. Jest to opcja, po kliknięciu w którą zobaczymy wszystkich naszych znajomych, którzy są online. Klikamy w tej chwili. I tutaj widzimy dwie osoby, które są online. Jedna osoba tutaj jest online, druga przed chwilą była, widocznie już jej obecnie nie ma. Widzę w międzyczasie również, że dostałem nową wiadomość, ale o tym Wam opowiem w następnym filmie dotyczącym wiadomości. Kolejną opcją to jest opcja ulubieni. Klikamy, wybieramy oczywiście relacje, klikamy w ulubionych. I w tym momencie pojawiają nam się osoby, które my dodaliśmy jako ulubione. Chodząc po profilach mamy możliwość dodać takie osoby do osób ulubionych. Oczywiście możemy w każdej chwili je stąd usunąć, możemy obejrzeć ich profile. Kolejną opcją tutaj w ulubionych to są fani. Klikamy. Fani to dokładnie są te osoby, które dodały nasz profil jako ulubione. Oczywiście mamy możliwość podejrzenia, kto dodał nas jako ulubionych. Wtedy ewentualnie możemy rozpocząć jakąś rozmowę, jeżeli uznamy to za stosowne. No i opcja online, czyli dokładnie tak jak w znajomych. Klikamy. I w tym momencie widzimy, które osoby, które dodaliśmy jako ulubione, są online. Kolejną opcją w relacjach to są goście. Klikamy w to. Goście to nic innego, jak dokładnie mamy informację, kto ostatnio odwiedził nasz profil. I tutaj takie osoby właśnie widzimy, które nas ostatnio oglądały. Następną opcją w relacjach to są zablokowani użytkownicy, tak? Czyli klikamy w zablokowanych. W moim wypadku akurat nie miałem nikogo zablokowanego, więc w celach, że tak powiem, dla tej prezentacji musiałem zablokować chwilowo Mardera. I w tym momencie, kiedy ja zablokowałem Mardera, Marder nie ma możliwości do mnie ani pisania wiadomości, ani pisana na czacie, ani wysyłania prezentów. Generalnie jest przeze mnie zablokowany. Może oglądać mój profil, ale nawet goście mogą oglądać, więc to akurat dla mnie nie ma znaczenia. W każdym razie na tą chwilę nie ma możliwości kontaktowania się ze mną. Ewentualnie oczywiście mogę zmienić zdanie i usunąć takiego użytkownika, klikając usuń. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o opcję relacje. Myślę, że ten film w jakiś sposób był dla Was również pomocny. Dziękuję, cześć.